Nagrywa się. Informacja sprzed chwili. Rzepak ma 5-6 wilgotności. No nawet widać po samym ścierlińsku, jak to wygląda. Akurat taka działeczka. Obok kosiliśmy groch. Ostatnim razem w poniedziałek. Vlog jest nakręcony. Tylko czeka na dodanie muzyki i wrzucenie. Mam problem z dodaniem muzyki. I w poniedziałek skosiliśmy tu właśnie 10 hektarów grochu. We wtorek, czyli wczoraj, poprawiliśmy tam 3 hektary jeszcze mieliśmy do skoszenia grochu. I tak z czystej ciekawości wjechaliśmy w rzepach zobaczyć właśnie tam z brzegu na poprzeczniaku. O, straty lecą. Jak ten rzepak wygląda z wilgotnością? Wjechaliśmy tutaj wtorek, miało 9,5%. Stwierdziliśmy, że trochę ma tutaj dużo. No to pojechaliśmy i koło domu właśnie kosiliśmy rzepak i okazało się, że koło domu ma 6,5%. No do tego 6,5% zaczęliśmy kosić. No i wczoraj skosiliśmy rzepaku tam 6-8 hektara. Więc na razie jesteśmy już do przodu ponad 18 hektarów ze żniwami, więc jest dosyć dobrze, ale kurde leci na tych sitach. Może wiatru trochę zmniejszymy, bo wcześniej było dobrze, nie leciało, a teraz jechać 2,5 w takim samym rzepaku to jest trochę nie do pomyślenia. No ale jak ma 5,5, no to ziarno jest spalone, jest drobniutkie, się trzymają cały czas. Także na czym skończyłem? No na rzepaku. No wczoraj skosiliśmy rzepak odmiany Amazon i to jest Limagrena. No już też był chory, podobnie dół wyglądał tak jak tutaj, ale potem wjechaliśmy w taki jeszcze bardziej zielony rzepak. I po prostu, no, tam już wilgotność skoczyła do 8,5, czyli bardzo dobrze. Moim zdaniem. I teraz kosimy odmianę Memory. Z Kiusade. Przez cały okres wegetacji dosyć dobrze wyglądała. Dopiero susza ją w maju złapała i w czerwcu i te upały po 30 stopni. Tak naprawdę ciężko. No to akurat słabsza ziemia jest tutaj z tej górki, bo to jest piąta klasa i naprawdę na czy na dronie, czy na mapach satelitarnych, no widać to trochę, tą różnicę tej ziemi tutaj. O, brat obok, dzisiaj tata z bratem pojechali siać wapno. Rozsiali wapno z rana. I teraz właśnie uruchomiliśmy talerzówkę. Nasz nowy nabytek w tym roku. Tak naprawdę lata sobie z 6630. I powiem wam, że traktor ma co robić. Na nawigacji sobie Mikołaj lata na spokojnie. I na razie miał dosyć dużo już pola było. Zaczął tak samo talerzować tak jak ja, a już ma pole objechane z 2-4 razy albo 3 razy dookoła, żeby
ścieżki, poprzeczniaki polikwidować, żeby nie telepotało. No i tak jeździ. Tata odwozi, ja koszę. Także dzisiaj wszystkie maszyny w polu. Ale ładnie się prezentuje ten John Deere z tym karierem. Boż. Kariera, to może wam później pokażę z bliska jak wygląda. Rzepaczek. Akurat 70 mi wyskoczyła. Sypaliśmy się na tym raz, dwa, trzy przejazdy, sześć przejazdów i 70. A to ładnie. Mamy teraz 904 na liczniku. Coś tak słychać, kurde. Tata mnie zabije. I wysypało się 10 zł. Przy tych cenach to 10 zł to... Sporo. No i taka wieltonka pojechała z tego pola. Na takiej wieltonce jest blisko 6 ton. Więc tu są zrobione w sumie dwa przejazdy. Tu zrobione raz, dwa, trzy, cztery. Na tamtym poprzeczniaku też cztery przejazdy. I raz od brzegu, więc mamy 904 na liczniku i teraz będziemy liczyć, ile to sypie. O, tata musiał wyjść i rozgarnąć trochę. No ale czasami takie ewenementy się zdarzają. Trochę przeciągnąłem zbiornik, no ale dobry kombajnista by tego nie spierdzielił. Tyle nakosiliśmy z 90 arów, można tak to powiedzieć.